16 lipca 1969 roku majestatyczna sylwetka rakiety Saturn V, kolos amerykańskiego inżynierstwa, rzucała długi cień na krajobraz Florydy. Misja Apollo 11 była gotowa wyruszyć w podróż, która wypisałaby jej historię w kanwie ludzkich dziejów. Astronauci Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins mieli zostać wyrzuceni przez tego ogromnego, 363 stopy bestię ze stali i paliwa w nieznane, wyznaczając kurs na Księżyc. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co ci astronauci przywieźli ze sobą? Obiekty nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale także owiane warstwami tajemnicy i intrygi. Od skał księżycowych po próbki kurzu, każdy artefakt nosił ciężar pierwszego kontaktu ludzkości z obcym krajobrazem. Jednak niektóre z tych pamiątek wzbudziły mnóstwo pytań i podsycały spekulacje do dzisiejszego dnia. Gdy wyruszamy w tę kosmiczną podróż, zapraszamy Cię, abyś zastanowił się razem z nami. Jakie tajemnice ujawniły te księżycowe artefakty? Jak zmieniły nasze zrozumienie Księżyca, a może przede wszystkim nasze miejsce we Wszechświecie? W nieśmiertelnych słowach Neila Armstronga: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Dołącz do nas, gdy ponownie wyruszamy w nieznane, śledząc ślady Apollo 11 i zagłębiając się w tajemnice księżycowych relikwii, które przynieśli ze sobą, tych pozornie niewinnych obiektów, które fascynują i intrygują nas od ponad pół wieku. Witaj w dzienniku Juliusza Cezara. Świt nowego horyzontu. Amerykańsko-radziecki pojedynek o gwiazdy. W napiętej atmosferze połowy XX wieku dwie największe światowe supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, skrzyżowały rogi nie tylko na frontach geopolitycznych, ale także na rozległym płótnie kosmosu. Ten okres, znany jako wyścig kosmiczny, był zaciętą rywalizacją napędzaną technologiczną potęgą, naukową ciekawością i narodową dumą. Była to era, która ucieleśniała nieustępliwy duch ludzkości, dążący do przekroczenia granic naszej bladej niebieskiej kropki. Początek wyścigu kosmicznego miał miejsce prawdopodobnie 4 października 1957 roku, kiedy Związek Radziecki pod przywództwem Nikity Chruszczowa zszokował świat, skutecznie wystrzeliwując pierwszego sztucznego satelitę, Sputnik 1. Mała, brzęcząca kula nadawała nie tylko sygnały radiowe, ale także technologiczny rozmach Związku Radzieckiego, podważając pewność siebie Stanów Zjednoczonych, które postrzegały się jako opóźnione w tym niebiańskim konkursie. Amerykańska odpowiedź przyszła w postaci projektu Mercury, ogłoszonego w 1958 roku za administracji prezydenta Dwighta D. Eisenhowera. Mercury 7, grupa starannie wybranych astronautów, miała być amerykańską odpowiedzią na radzieckie wyzwanie, wprowadzając nową erę amerykańskiego geniuszu. Stany Zjednoczone utworzyły również Narodową Administrację Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, NASA, która odegrała kluczową rolę w narodowej podróży do gwiazd. Jednak Związek Radziecki miał asa w rękawie w osobie Jurija Gagarina. 12 kwietnia 1961 roku okrążył on Ziemię w Wostok 1, zdobywając tytuł pierwszego człowieka w kosmosie. Był to kolejny ciężki cios dla amerykańskiego morale, skłaniając prezydenta Johna F. Kennedy'ego do śmiałego ogłoszenia. 25 maja 1961 roku w odważnym przemówieniu do Kongresu ogłosił: wierzę, że ten naród powinien zobowiązać się do osiągnięcia celu, zanim ta dekada się skończy, lądowania człowieka na Księżycu i bezpiecznego przyprowadzenia go z powrotem na Ziemię. Program Apollo, projekt lądowania na Księżycu NASA, został więc przyspieszony. Tymczasem w Związku Radzieckim Siergiej Korolow, główny projektant radzieckiego programu kosmicznego, pracował nad programem Luna w cieniu tajemnicy, która charakteryzowała większość radzieckich przedsięwzięć kosmicznych. Tragiczna, przedwczesna śmierć Korolowa w 1966 roku była poważnym ciosem dla programu Luna, jeszcze bardziej przechylając szale na korzyść Amerykanów. Chociaż dążenia obu narodów charakteryzowały się niesamowitymi osiągnięciami, doświadczyły też rozdzierających serce niepowodzeń. Pożar Apollo 1 w 1967 roku, w którym zginęło 3 astronautów podczas testu na Ziemi, był ponurym przypomnieniem o niebezpieczeństwach związanych z eksploracją kosmosu. Jednak obie supermocarstwa nie poddały się,
każde pobudzane sukcesami i porażkami drugiego. W 1969 roku, po dekadzie wypełnionej nerwowym oczekiwaniem, świat z zapartym tchem obserwował, jak Neil Armstrong i Buzz Aldrin z Apollo 11 postawili stopę na powierzchni księżycowej, oznaczając to zwycięstwo dla Stanów Zjednoczonych w tym ryzykownym wyścigu. Słynne słowa Armstronga – to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości – zdawały się uosabiać nie tylko kulminację wyścigu kosmicznego, ale także wspólne dążenie ludzkości jako całości. Niewysławiani architekci księżycowego triumfu, umysły za Apollo. W każdym monumentalnym przedsięwzięciu, jakie ludzkość podejmuje, niezmiennie pojawia się kilka wizjonerów, którzy stają się prowadzącymi gwiazdami tej podróży. Misja Apollo, najśmielsza wyprawa, na jaką ludzie kiedykolwiek się zdecydowali, nie była inna. Barwna załoga, naukowców, inżynierów i polityków, zgromadziła się razem, łącząc swoje talenty, aby wytyczyć drogę na Księżyc. Przy sterach tego śmiałego przedsięwzięcia stał prezydent John F. Kennedy. Jego wizja, uchwycona w odważnym ogłoszeniu z 1961 roku do Kongresu, dała początek księżycowym aspiracjom. Ogłosił: wybieramy się na Księżyc w tej dekadzie i robimy inne rzeczy. Nie dlatego, że są łatwe, ale dlatego, że są trudne. Śmiałe wyzwanie Kennedy'ego dało skrzydła amerykańskim marzeniom księżycowym i umocniło jego miejsce w historii wyścigu kosmicznego. Jednak dusza misji Apollo nie rezydowała w Białym Domu, ale w mniej uznawanych zakątkach placówek badawczych NASA. Niemiecko-amerykański inżynier Wernher von Braun był jednym z kluczowych postaci w NASA. Utalentowany naukowiec i kreatywny pionier von Braun, wcześniej zaangażowany w niemiecki program rakiet W2 podczas II wojny światowej, był mózgiem za rakietą Saturn V. To technologiczne cudo, wznoszące się na wysokość 36 pięter, było siłą napędową, która wyprowadziła Apollo 11 na Księżyc. Wkład von Brauna był tak znaczący, że często żartobliwie nazywano go człowiekiem, który sprzedał Księżyc. Jednak ta niezwykła podróż wymagała czegoś więcej niż woli politycznej i geniuszu naukowego. Potrzebowała armii oddanych inżynierów i pracowników, którzy pracowali w anonimowości. Wśród nich była Katherine Johnson, afroamerykańska matematyczka, której obliczenia były kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej trajektorii dla Apollo 11. Pomimo pracy w epoce naznaczonej barierami rasowymi i płciowymi, Johnson przełamała szklany sufit swoim fenomenalnym wkładem, zdobywając prezydencki medal wolności w 2015 roku. Inną mniej znaną, ale równie istotną postacią była Margaret Hamilton, główna inżynierka oprogramowania dla projektu Apollo. Jej zespół odpowiadał za rozwijanie wbudowanego oprogramowania lotu dla misji Apollo. Pamiętne zdjęcie z 1969 roku przedstawia Hamilton stojącą obok stosu kodu, który napisała razem ze swoim zespołem de la misji. Stos prawie tak wysoki jak ona sama. Rygor kodu Hamilton został przetestowany, gdy chwilę przed lądowaniem Apollo 11 na Księżycu jej oprogramowanie nadpisało potencjalny błąd w poleceniu, ratując misję przed możliwą porażką. Za postaciami politycznymi i genialnymi umysłami pracującymi w NASA zasługują także na nasz podziw liczni technicy, inżynierowie i personel administracyjny. Były to niewidoczne ręce, które kształtowały misję Apollo, pracując nieustannie przez całą dobę, zapewniając, że każdy drobny szczegół został uwzględniony. Ta konstelacja ludzi, od prezydenta Kennedy'ego po anonimowych techników, odegrała swoją rolę w przekształceniu księżycowego snu w rzeczywistość. Misja Apollo nie była tylko triumfem narodu. Była to zwycięstwo tych nieopowiedzianych bohaterów, którzy odważyli się sięgnąć po gwiazdy. Ich zbiorowe wysiłki nie tylko przekształciły bieg historii, ale także przekształciły nasze rozumienie tego, co jest możliwe, gdy ludzkość odważy się marzyć poza granicami naszej rodzimej planety. Podróż do wyrzutni. Herkulesowe zadanie przygotowania Apollo 11. Początek Apollo 11, choć napędzany przez ogień politycznych ambicji i naukowej ciekawości, był przedsięwzięciem wymagającym ogromnego przygotowania. Niespotykane zadanie wylądowania człowieka na Księżycu wymagało, aby każdy szczegół był traktowany z drobiazgową precyzją,
od wyczerpującego treningu astronautów po genialny projekt statku kosmicznego. Bohaterami tej epickiej podróży byli nikt inny jak Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, wybrani w styczniu 1969 jako główna załoga misji. Armstrong, dowódca misji, był doświadczonym pilotem doświadczalnym i wykazał się spokojem podczas niemal katastrofalnej misji Gemini 8. Aldrin, pilot modułu księżycowego, wnosił do zespołu swoją wiedzę na temat mechaniki orbity. Collins, pilotujący moduł dowodzenia, miał ogromną odpowiedzialność nawigacji samotnej ścieżki wokół Księżyca, podczas gdy jego towarzysze zeszli na powierzchnię księżycową. Załoga przeszła intensywne szkolenie w różnego rodzaju symulacjach, mających na celu naśladowanie surowych warunków, z jakimi się spotkają. Armstrong i Aldrin spędzili niezliczone godziny w urządzeniu o nazwie Lunar Landing Training Vehicle, potocznie nazywanym latającym łóżkiem, ucząc się nawigować skomplikowanym modułem księżycowym. Collins spędzał dni na opanowywaniu skomplikowanych systemów modułu dowodzenia, upewniając się, że może bezpiecznie przywrócić załogę do domu. Tymczasem tysiące mil dalej na Florydzie kolosalna rakieta Saturn V, najmocniejszy symbol amerykańskich ambicji księżycowych, była w trakcie budowy. Ten potwór, zaprojektowany przez Wernhera von Brauna i jego zespół, miał imponującą wysokość 363 stopy i był zbudowany, aby przewieźć astronautów i ich sprzęt ponad 238 tysięcy mil na Księżyc. Staranne złożenie tego technologicznego cuda wymagało niezliczonych inżynierów i techników pracujących na okrągło, sprawdzając i ponownie sprawdzając każdy śrubę i przewód, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi. Jednym z bardziej nietypowych, ale kluczowych elementów przygotowania było stworzenie modułu księżycowego, czule nazywanego Orzeł, przez załogę. Moduł księżycowy, inny niż wszystko, co zostało wcześniej zbudowane, był pojazdem dwustopniowym, specjalnie zaprojektowanym do środowiska księżycowego. Musiał być lekki, ale jednocześnie wystarczająco mocny, aby wytrzymać surową powierzchnię księżycową. Temu wyzwaniu projektowemu sprostały innowacyjne umysły w Grumman Aircraft Engineering Corporation na czele z Tomem Kellym, ojcem modułu księżycowego. Przygotowania do Apollo 11 nie były pozbawione napiętych chwil. Na przykład zaledwie kilka tygodni przed misją pojawiły się obawy dotyczące wagi modułu księżycowego. Proponowane rozwiązanie polegało na pozostawieniu warstwy izolacji odbijającej modułu księżycowego, niezbędnej do utrzymania temperatury poza statkiem. Po intensywnych deliberacjach ustalono, że warstwa zostanie, a inne komponenty zostaną odchudzone. Jednak przygotowanie do Apollo 11 nie dotyczyło tylko maszyn i ludzi. Chodziło o przygotowanie świata do wydarzenia, które przekształci nasze rozumienie siebie i naszego miejsca we wszechświecie. Wiadomości o misji rozeszły się po całym świecie, przyciągając wyobraźnię milionów. Walter Cronkite, doświadczony prezenter CBS, relacjonował wydarzenie z zauważalnym podekscytowaniem, służąc jako głos Apollo dla niecierpliwej publiczności. Jeżdżąc na gigancie, odsłonięcie rakiety Saturn V. Wyobraź sobie olbrzymią maszynę o wysokości 363 stopy, ważącą 6,2 miliona funtów, o mocy zbliżonej do małego wybuchu nuklearnego. Taką była rakieta Saturn V, mechaniczny tytan, który wyniósł Apollo 11 na Księżyc. Bez tego wspaniałego osiągnięcia inżynierskiego, lądowanie na Księżycu mogło pozostać odległym marzeniem. Tworzenie Saturna V, podobnie jak misja, której miał służyć, było połączeniem zuchwałych ambicji, innowacji naukowych i nieugiętego ducha przygody. W centrum projektu Saturna V stał Wernher von Braun, utalentowany niemiecko-amerykański naukowiec. Jego wizja rakiety opierała się na filozofii projektowania podkreślającej moc i niezawodność. Dowodem na tę zasadę były silniki rakiety F-1, najpotężniejsze jednokomorowe silniki rakietowe na paliwo ciekłe, jakie kiedykolwiek zbudowano. 5 takich potworów zamontowano na pierwszym stopniu rakiety, produkując łącznie 7,5 miliona funtów ciągu. Wystarczająco, by unieść całą konstrukcję z Ziemi i skierować ją na kurs do Księżyca. Saturn V nie był tylko wzorem surowej mocy, ale także cudem złożonego projektu. Była to trzystopniowa rakieta. Każdy etap miał konkretną rolę w misji i był porzucany po zakończeniu pracy. Pierwszy etap, SIC, odpowiadał za początkowy wzlot,
unosząc rakietę na wysokość około 42 mil i osiągając prędkość 6164 mile na godzinę. Drugi etap, S-dwójka, kontynuował lot, popychając rakietę w górne warstwy atmosfery Ziemi. Trzeci etap, S-IVB, miał kluczowe zadanie wprowadzenia statku kosmicznego Apollo na orbitę Ziemi i później kierowania go w stronę Księżyca. Proces produkcyjny Saturna V był ogromnym wyzwaniem logistycznym. Odbywał się w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. Etapy rakiety były budowane w różnych częściach kraju, od Kalifornii po Luizjanę, a następnie montowane w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jedną ze znanych anegdot jest to, że z powodu ogromnych rozmiarów etapów rakiety nie można było ich transportować drogami. Zamiast tego były przewodzone na barkę, znaną jako Palaemon, przez kanał panamski na tysiące mil. Nauka za Saturnem V jest dowodem ludzkiej pomysłowości. Aby przezwyciężyć ogromną siłę grawitacji Ziemi, rakietę trzeba było przyspieszyć do prędkości ucieczki, wynoszącej około 25 tysięcy mil na godzinę. Wymagało to spalenia ogromnych ilości paliwa, mieszanki nafty i ciekłego tlenu, w kontrolowanym, ale potężnym wybuchu. Uwalniana energia była wykorzystywana do wyrzutu rakiety w górę, zasadę sformułowaną przez trzecie prawo Sir Isaaca Newtona. Dla każdej akcji istnieje równa i przeciwna reakcja. Podczas pierwszego bezzałogowego testu, który odbył się 9 listopada 1967 roku, Saturn V zapisał się niezapomnianą stroną w historii. Gdy rakietę uruchomiono, okna drżały w odległości mil, a widzowie z zapartym tchem obserwowali, jak płonący olbrzym wznosi się na niebo. Dyrektor operacji startowych NASA, Rocco Petrone, opisał scenę mówiąc: fala uderzeniowa przetoczyła się przez wodę, plażę, wbudowany w platformę deflektor płomienia i przez wieżę startową do oczekującego statku kosmicznego. Był to dźwięk, który czułeś, a nie słyszałeś. Na progu. Świt 16 lipca 1969 roku. Poranek 16 lipca 1969 roku zaświtał z ciężarem historii w powietrzu. Kiedy pierwsze światło dnia przebiło się nad Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na wyspie Merritt na Florydzie, poczucie oczekiwania przetoczyło się przez cały glob. W ten dzień ludzkość stała na krawędzi nowej ery. Miała się rozpocząć epokowa podróż. Zanim słońce wzeszło, astronauci Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins rozpoczęli swój dzień od tradycyjnego śniadania przed lotem, składającego się ze steka i jaj, rytuału przestrzeganego od wczesnych misji Gemini. Kiedy zakładali swoje skafandry i kierowali się na wyrzutnię, miliony ludzi na całym świecie wstrzymały oddech. Jednak astronauci byli spokojni i opanowani. Armstrong, zawsze stoicki dowódca, zażartował o tym, że będą lecieć na rakiecie zbudowanej przez najniższego oferenta, rozluźniając atmosferę. Na miejscu startu kolosalna rakieta Saturn V stała gotowa przeciwko porannemu niebu, górujący symbol śmiałej ambicji ludzkości. Kiedy astronauci wstąpili na wieżę startową i weszli do modułu dowodzenia, odpowiednio nazwanego Columbia, odliczanie do epokowej podróży naprawdę się zaczęło. Z każdego zakątka Stanów Zjednoczonych ludzie gromadzili się wokół swoich telewizorów. Szacuje się, że 530 milionów widzów na całym świecie przyspawali się do swoich ekranów, chcąc być świadkami najśmielszego przedsięwzięcia w historii ludzkości. Tłumy zapełniły autostrady i plaże w pobliżu Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, oczy wlepione w wspaniały spektakl rozgrywający się przed nimi. Walter Cronkite, zaufany prezenter CBS, przekazał palpacyjne podekscytowanie narodu, relacjonując start na żywo w krajowej telewizji. Atmosfera w kontroli misji w Houston była mieszanką intensywnej koncentracji i cichego napięcia. Dyrektor lotu Gene Kranz, symbol skomponowanego zdecydowania, prowadził swój zespół z poczuciem poważnej odpowiedzialności. Później wspominał: w dniu startu nie było wiele rozmów, wszyscy wiedzieliśmy, co jest na szali. Kiedy zegar odliczający osiągnął zero, Saturn V ryczał z życiem. W klimaksie dymu i ognia potężna rakieta wzniosła się w niebo. Ci, którzy byli świadkami startu, opisali to jako przesyt zmysłów. Widok wznoszącej się wieżowatej rakiety był połączony z uderzeniem Ziemi, które można było odczuć jako fizyczną falę ciśnienia. Gdy Apollo 11 przecinało niebieskie niebo Florydy
Prezydent Richard Nixon oglądał start z Białego Domu. Później słynnie powiedział: "To jest najwspanialszy tydzień w historii świata od czasów stworzenia". Taka była wielkość tego wydarzenia, uosabiająca kulminację dziesięciolecia wysiłków, uosabiająca marzenia pielęgnowane od świtu cywilizacji. Bezpiecznie w kosmosie i w drodze na Księżyc astronauci mieli chwilę refleksji. Armstrong, mówiąc do kontroli misji, wypowiedział frazę, która znalazła oddźwięk u milionów ludzi na całym świecie. "Ten Saturn dał nam wspaniałą przejażdżkę. Było bardzo płynnie. Wszyscy tutaj są bardzo zadowoleni". 16 lipca 1969 roku na zawsze zostanie wyryty w annałach ludzkiej historii. Dzień ten symbolizuje naszego nieustającego ducha odkrywczego i pragnienia wiedzy, uosabiając naszą zdolność do osiągnięcia pozornie niemożliwego, gdy tylko odważymy się marzyć. Tego dnia ludzki duch wzbił się w powietrze, przekraczając granice naszego świata i wyruszając w ostatnią granicę. Było to, jak później opisałby to Armstrong, ogromny skok dla ludzkości. Z Ziemi na Księżyc. Odyseja przez kosmiczne morza. Gdy Apollo 11 uwolniła się od grawitacyjnego uchwytu Ziemi 16 lipca 1969 roku, trójka odważnych astronautów, Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, rozpoczęła historyczną, czterodniową podróż przez kosmiczne morza do naszego niebiańskiego sąsiada, Księżyca. Ta podróż, fascynujący taniec kosmicznej mechaniki, była niebywałym wyzwaniem, które uosabiało marzenia niezliczonych pokoleń. Statek kosmiczny przemierzał pustkę przestrzeni z zadziwiającą prędkością 25 tysięcy mil na godzinę. Jednak wewnątrz statku astronauci doświadczali spokojnego środowiska. Dźwięki rakiet i ryczących silników ustąpiły miejsca głębokiej ciszy, przerywanej jedynie przez brzęczenie systemów statku kosmicznego i sporadyczne komunikacje z kontrolą misji na Ziemi. Codzienna rutyna astronautów znacznie różniła się od przeciętnego dnia na Ziemi. Nieobciążeni ograniczeniami grawitacji, musieli dostosować się do takich czynności jak jedzenie, spanie czy nawet poruszanie. Jedli specjalnie przygotowane posiłki, nawadniali się wodą wytwarzaną jako produkt uboczny ogniw paliwowych statku i musieli nauczyć się manewrowania w środowisku nieważkości. Mimo to sumiennie wykonywali swoje zadania, przeprowadzając eksperymenty, sprawdzając sprzęt i komunikując się z zawsze czujnymi uszami w kontroli misji. Kluczowym momentem podczas podróży było wykonanie wstrzyknięcia translunarnego, manewru umieszczającego Apollo 11 na trajektorii prowadzącej do Księżyca. Potężne silniki modułu dowodzenia i serwisowego paliły się przez mniej więcej 6 minut, wyrzucając statek kosmiczny z orbity ziemskiej na kurs ku Księżycowi. W drodze astronauci przeprowadzili delikatny taniec kosmicznej choreografii, pierwszy w historii misji księżycowej manewr dokowania. CSM Columbia oddzielił się od ostatniego etapu Saturna V, obrócił się w miejscu i ponownie dokował do modułu księżycowego Orzeł, wydobywając go z ochronnej obudowy. Ten manewr, choć wielokrotnie próbowany na Ziemi, był kluczowym elementem misji, a jego udane wykonanie było dowodem na umiejętności i wyszkolenie załogi. Podczas podróży astronauci mieli również okazję stać się astronomami. Armstrong i Aldrin, przeznaczeni do zstąpienia na powierzchnię księżycową, studiowali krajobraz Księżyca, podczas gdy Collins, wyznaczony pilot modułu dowodzenia, analizował księżycowe punkty orientacyjne i nawigował trasą. Mieli również wyjątkowy widok na naszą planetę – niebieską kulkę zawieszoną w ogromnej ciemności przestrzeni. Widok, który wzbudzał w nich głębokie poczucie podziwu i uznanie dla naszego domu. Wieczorem 19 lipca, po 76 godzinach podróży, Apollo 11 weszła na orbitę księżycową. Statek kosmiczny kilkakrotnie okrążał Księżyc, a astronauci zajęli się finalnymi kontrolami i przygotowaniami do zbliżającego się lądowania na Księżycu. Collins, z jego unikalnego punktu obserwacyjnego w CSM, opisał powierzchnię księżycową jako ogromną, samotną, nieprzyjazną przestrzeń nicości. Jak Armstrong przekazał kontroli misji, widok Księżyca, jaki ostatnio mieliśmy, jest naprawdę spektakularny. Wypełnia około 3/4 okienka włazu, a oczywiście możemy zobaczyć cały obwód, chociaż część jest w całkowitym cieniu, a część jest oświetlona światłem Ziemi. To widok wart ceny podróży. Księżycowy walc.
taniec z przeznaczeniem na pyłowatej scenie księżyca. Wielkie niebieskie balet osiągnęło swoje apogeum 20 lipca 1969 roku. Podczas gdy miliony ludzi z zapartym tchem śledziły wydarzenia na Ziemi, dwaj mężczyźni, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, na pokładzie modułu księżycowego Orzeł, rozpoczęli swój zjazd w kierunku Księżyca, manewr znany jako inicjacja zasilanego zjazdu. W Houston dyrektor lotu, Gene Kranz, dał zielone światło. Jego głos przecinał napięcie w sali kontroli misji. Możesz rozpocząć zasilany zjazd. Te słowa uruchomiły sekwencję zdarzeń, które oznaczały ostatnie kroki podróży, która rozpoczęła się od odpalenia potężnych silników Saturna V na Ziemi. Przy sterach Orła Armstrong prowadził moduł księżycowy, polegając na latach rygorystycznego treningu i instynkcie. Orzeł miał tylko pewną ilość paliwa do wykonania lądowania, a każda sekunda była na wagę złota. Zjazd był pełen nieprzewidzianych przeszkód, nie mówiąc już o serii alarmów komputerowych, wskazujących, że komputer pokładowy modułu księżycowego został przeciążony zadaniami. Na Ziemi młody inżynier komputerowy Jack Garman rozpoznał kod błędu, co świadczyło o jego starannej przygotowawczości. Szybko uspokoił Kranza, że misja może być kontynuowana. Możemy kontynuować pomimo tego alarmu. Napięcie nieco się zmniejszyło, ale najtrudniejsza część zjazdu miała jeszcze nadejść. Gdy orzeł zbliżał się do powierzchni, Armstrong zauważył, że ich planowane miejsce lądowania jest usiane głazami, potencjalną katastrofą dla modułu księżycowego. Wykazując się wyjątkową umiejętnością i opanowaniem, przejął kontrolę nad autopilotem i ręcznie skierował Orła na bezpieczniejsze miejsce, później nazwane bazą spokoju. Mając mniej niż 30 sekund paliwa, napięcie na Ziemi i w statku kosmicznym było wyczuwalne. Ale potem przyszły słowa, które oznaczały triumfalne zakończenie trudnego zjazdu. Głos Armstronga, mieszanka ulgi i euforii, rozległ się przez radio. Houston, baza spokoju tutaj. Orzeł wylądował. Na chwilę zapanowała oniemiała cisza, zarówno w kontroli misji, jak i na całym świecie. Charlie Duke, Capcom, w kontroli misji, odpowiedział jego głos pełen emocji. Rozumiem. Tuan, spokojność. Mamy was na powierzchni. Mamy tu grupę ludzi, którzy zaraz dostaną sinicy. Znowu oddychamy. Dzięki wielkie. Gdy kurz osiadał wokół modułu księżycowego, Armstrong i Aldrin zostali ogarnięci głębokim poczuciem osiągnięcia. Podróżowali przez ciemne morze kosmosu i bezpiecznie dotarli na obcą planetę, prowadzeni przez swą odwagę i wspólny sen, który sięgał początków ludzkości. W następnych godzinach Armstrong i Aldrin przygotowywali się do swego spaceru po Księżycu, podczas gdy Collins krążył nad nimi w module dowodzenia Columbia. Wzruszający moment miał miejsce, gdy Aldrin poświęcił chwilę na ciche zastanowienie. Astronauta, który był starszym w kościele prezbiteriańskim w Webster, miał przy sobie mały kielich i sakramentalny chleb i wino. Aldrin nadawał: chciałbym skorzystać z tej okazji, aby poprosić każdą słuchającą osobę, kto by to nie był i gdziekolwiek by się nie znajdowała, aby na chwilę zastanowić się nad wydarzeniami ostatnich godzin i podziękować na swój własny sposób. Gdy Aldrin uczestniczył w komunii, doświadczył chwili duchowej samotności na powierzchni księżycowej, stanowiącej kontrast dla technicznego cudu ich lądowania na Księżycu. Księżycowa sonata. Pierwsze kroki i nauka wśród księżycowych cieni. We wczesnych godzinach 21 lipca 1969 roku, na pozornie opuszczonym księżycowym krajobrazie, ludzkość była na progu stworzenia historii, przekraczając ograniczenia naszej rodzimej planety. Neil Armstrong, dowódca misji, ostrożnie schodził po drabince modułu księżycowego, zatrzymał się na chwilę na stopniu, a następnie wreszcie postawił ten słynny pierwszy krok na powierzchnię Księżyca, ogłaszając: to jeden mały krok dla człowieka, jeden olbrzymi skok dla ludzkości. Echo słów Armstronga rozbrzmiewało na całej planecie. Świat patrzył, jak but astronauty spotyka się z powierzchnią Księżyca, przekopując drobny księżycowy grunt, odkrywając wszechświat niewyjaśnionych historii w każdym maleńkim ziarenku. Ocean dalej, w salonach na całej Ziemi, serca przyspieszyły, a oczy napełniły się łzami. Buzz Aldrin dołączył do Armstronga około 20 minut później, opisując widok jako wspaniałą pustynię.
Para wbiła amerykańską flagę w księżycowy grunt, ikoniczny obraz uwieczniony na wieczność. Flaga została specjalnie zaprojektowana z przedłużonym górnym poziomym prętem, aby wydawało się, że powiewa w bezpowietrznym środowisku Księżyca. Jednak ich misja miała więcej niż symboliczne gesty. Ich księżycowa eskapada była przerywana gorączką naukowych działań. Armstrong i Aldrin wdrożyli pakiet wczesnych eksperymentów naukowych Apollo, składający się z instrumentów do badania środowiska księżycowego. Kluczowym instrumentem był pakiet doświadczalny sejsmiczny pasywny, przeznaczony do wykrywania księżycowych trzęsień Ziemi i dostarczania informacji o wnętrzu Księżyca. Innym był laserowy odległościomierz retroreflektor, tablica lustrzanych pryzmatów, nadal używana dziś do mierzenia dokładnej odległości między Ziemią a Księżycem, odbijając od nich lasery. Co niezwykłe, są to jedyne eksperymenty Apollo, które nadal działają, ciche świadki naszych pierwszych księżycowych eksploracji. Astronauci zebrali także łącznie 47,5 funta materiału księżycowego, od pyłu po większe próbki skał. Najbardziej znaną próbką był skalny Genesis, kawałek pierwotnej skorupy Księżyca, starszy niż 4 miliardy lat, namacalny świadek wczesnej historii naszego Układu Słonecznego. Armstrong i Aldrin przeprowadzili także eksperyment geologii pola księżycowego, dokumentując swoje obserwacje powierzchni Księżyca. Ich bezpośrednie opisy geologii księżycowej dodały cennego kontekstu do twardych danych zbieranych przez instrumenty. Jest mniej znana anegdota, która ujawnia ludzką stronę tego naukowego przedsięwzięcia. Schowany w kieszeni kombinezonu Armstronga był maleńki dysk krzemowy, mniej więcej wielkości 50-centowego kawałka. Dysk niósł przesłania dobrej woli z 73 krajów, mikroskopowo wyryte na jego powierzchni. Krążek krzemowy, jak zaczęto go nazywać, został pozostawiony na powierzchni Księżyca, jako świadectwo jedności, którą symbolizowało lądowanie na Księżycu. Spacer po Księżycu trwał zaledwie 2,5 godziny, ale jego wpływ był ponadczasowy. Śmiałość księżycowego baletu Armstronga i Aldrina w połączeniu z ich naukowymi wkładami zmieniła sposób, w jaki postrzegaliśmy nasze miejsce w kosmosie. Powierzchnia Księżyca, kiedyś odległy kosmiczny obiekt fascynacji, stała się kamieniem milowym ludzkiego osiągnięcia i ciekawości. Taniec powrotny. Podróż od księżycowej pustki do objęć oceanu. Dokonawszy niespotykanego wcześniej wyczynu postawienia stopy na obcej planecie, astronauci Apollo 11, Neil Armstrong i Buzz Aldrin opuścili spokój księżycowej pustyni 21 lipca 1969 roku. Ich moduł księżycowy, trafnie nazwany Orzeł, wzniósł się z Księżyca, kierowany niewidzialnymi nitkami grawitacji i fizyki i wskazał drogę do punktu schronienia w próżni krążącego modułu dowodzenia Columbia, pilotowanego przez Michaela Collinsa. Podchodząc, Collins, często zapominany, ale niezbędny trzeci członek załogi Apollo 11, był gotów wykonać jedno z najbardziej niebezpiecznych zadań misji. Musiał połączyć ponownie Columbia z Orłem w delikatnym, wysokoprędkościowym tańcu, 69 mil nad powierzchnią Księżyca. Później podzielił się: byłem niespokojnym gospodarzem oczekującym na przybycie gości. Jedno błędne obliczenie mogłoby mieć katastrofalne skutki, pozostawiając Armstronga i Aldrina w pułapce. Na szczęście dokowanie przebiegło gładko. Orzeł i Columbia połączyły się w triumfalnym uścisku, spotkaniu ludzi i maszyn w bezludnym pięknie księżycowej orbity. Po tym rendezvous Orzeł, którego historyczna rola została zakończona, został uwolniony, skazany na wieczne krążenie wokół Księżyca. Podróż powrotna na Ziemię była pełna oczekiwania i niepokoju. 24 lipca, po trzydniowej podróży przez cichą przestrzeń kosmiczną, moduł dowodzenia Apollo 11 ponownie wszedł w atmosferę Ziemi. Pędząc przez niebo z prędkością prawie 25 tysięcy mil na godzinę, Columbia została otoczona płaszczem świecącej plazmy, chwilowo przerywając komunikację z kontrolą misji. Ten przerażający radiowy blackout trwał dłużej niż przewidywano, dodając ostatnią dawkę dramatu do już i tak nerwowego zadania. W końcu spadochrony zostały rozwinięte, ich kwitnące kopuły były mile widzianym widokiem dla obserwatorów na statku ratowniczym USS Hornet, czekającym na Pacyfiku.
z lądowaniem w odległości około 812 mil morskich na południowy zachód od Hawajów, Columbia zakończyła swój niesamowity rejs. Jej cenny ładunek był cały i zdrowy. Świat zbiorowo odetchnął z ulgą. Gdy Armstrong, Aldrin i Collins kołysali się na oceanie, czekając na odzyskanie, podjęli pewną osobliwą tradycję. Otworzyli małą torbę z napisem "Po lądowaniu moduł dowodzenia kontrola biologiczna" i założyli parę ubrań izolacyjnych jako środek ostrożności przed ewentualnymi księżycowymi zarazkami. Środki kwarantanny rozszerzyły się nawet na ciekawy rytuał znany jako wielkie kichanie, gdzie astronauci byli spryskiwani środkiem dezynfekującym, a moduł dowodzenia był czyścimy, zanim oficjalnie powitali ich z powrotem na Ziemi. Prezydent Richard Nixon na pokładzie USS Hornet z niecierpliwością czekał, aby powitać wracających bohaterów. Ale astronauci musieli poczekać jeszcze chwilę na prawdziwe spotkanie z rodzinami i przyjaciółmi. Zostali zabrani do ruchomego obiektu kwarantanny, przerobionego przyczepy Airstream, aby rozpocząć 21-dniowy okres izolacji. W tym nietypowym mieszkaniu astronauci odwiedzili prezydenta Nixona. Gratulował im, mówiąc: "Z powodu tego, co zrobiliście, niebiosa stały się częścią świata człowieka, a kiedy rozmawiacie z nami z Morza Spokoju, inspiruje nas to do podwajania naszych wysiłków, aby przynieść pokój i spokój na Ziemię". Na tle gwieździstej sceny światowe owacje dla pionierów księżycowych Ziemi. Po ich doniosłej podróży na Księżyc i z powrotem, Neil Armstrong, Buzz Aldrin oraz Michael Collins stali się czymś więcej niż zwykłymi astronautami. Stali się uosobieniem ludzkich ambicji, symbolami naszego nieograniczonego potencjału. Ich pierwsze publiczne wystąpienie po kwarantannie to wielka parada w Nowym Jorku 13 sierpnia, trafnie nazwana Paradą Wielkiego Skoku. W ich odkrytym samochodzie przejeżdżali przez ulice obsypane konfetti, otoczeni przez marszowe orkiestry, pod drapaczami chmur przystrojonymi w banery z gratulacyjnymi wiadomościami. Gorączka została powtórzona w Chicago tego samego dnia, gdzie szacunkowo 2 miliony ludzi oklaskiwało ich księżycowych bohaterów. 14 sierpnia astronauci wraz z ich żonami zostali zaproszeni na formalną kolację państwową w hotelu Century Plaza w Los Angeles, pierwszą kolację prezydencką poza Białym Domem. Wśród gości byli znani aktorzy, politycy, przemysłowcy, a nawet byli astronauci. Prezydent Richard Nixon, oddając hołd ich osiągnięciu, chwalił ich jako pionierów przyszłości. Jego słowa oddały istotę wieczoru. Jednak obchody były dalekie od zakończenia. Następnego dnia rozpoczął się ich 45-dniowy, wielki krok Apollo 11 prezydencka podróż dobrej woli, podczas której odwiedzili 25 krajów i 31 miast. Ich podróż specjalnie zmodyfikowanym Boeingiem 707 nazywanym Siła Powietrzna 1,5 była równie ważna dla dyplomacji międzynarodowej, co dla świętowania osiągnięcia Apollo 11. Gdziekolwiek się pojawili, od miasta Meksyku do Kinszasy, od Madrytu po Bangkok, byli witani z ogromną radością i podziwem. W Londynie przeszli przez Piccadilly Circus, dopingowani przez ekstatyczny tłum ponad miliona ludzi. W Jugosławii młody chłopiec wręczył Armstrongowi list, który mówił: "Byliście odważni i dzielni, pokazaliście nam, że człowiek jest zdolny do wszystkiego". Podczas tej światowej trasy nie reprezentowali tylko NASA czy Ameryki, ale całą ludzkość. Na każdym spotkaniu z przywódcami światowymi Armstrong powtarzał uczucie, które podzielił się na Księżycu: "Przybyliśmy w pokoju dla całej ludzkości". Czy odwiedzali szacha Iranu, Pawła VI czy królową Anglii, niosli ze sobą przesłanie jedności i wspólnego osiągnięcia. Jednym z najbardziej wzruszających momentów była ich wizyta w Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 września. Odnosząc się do zgromadzenia ogólnego, Armstrong zastanawiał się: "Byliśmy dalej niż jakiekolwiek osoby w historii świata, a mimo to byliśmy bardzo blisko, blisko w sensie bycia częścią całej ludzkości". Ich podróż zakończyła się 5 listopada 1969 roku z powrotem w Waszyngtonie, gdzie otrzymali Medal Wolności Prezydenta, najwyższe cywilne odznaczenie Ameryki. Było to godne zakończenie ich zawrotnej trasy, okres, w którym przez krótką chwilę trzej mężczyźni, którzy podróżowali na Księżyc, zbliżyli świat nieco bliżej siebie. Echa księżycowe. Objawienia od cichego świadka Księżyca.
W przestronnych halach laboratoryjnego Centrum Odbioru Księżycowego w Centrum Kosmicznym Johnsona w Houston, w stanie Teksas, rozpoczęła się nowa era odkryć. Apollo 11 dostarczyło swój niebiański skarb, 47,5 funta próbek księżycowych, cichy świadek opowieści liczącej 4,5 miliarda lat, czekającej na rozszyfrowanie. Natychmiast po zwolnieniu astronautów z kwarantanny 10 sierpnia 1969 roku cenny ładunek został otwarty. Ta kolekcja pyłu, skał i kamieni, pierwsze pozaziemskie materiały przyniesione przez ludzi, wywołała falę oczekiwania w środowisku naukowym. Rozległa analiza, która nastąpiła, rozjaśniła nasze zrozumienie Księżyca i Układu Słonecznego w wcześniej nieśniony sposób. Niektóre próbki były świadkami burzliwej przeszłości, blizn ogromnych uderzeń meteorytów i geologicznego wstrząsu znanego jako późne intensywne bombardowanie, mniej więcej 4 miliardy lat temu. Te relacje pomogły naukowcom zrozumieć wczesne gwałtowne rozdziały Układu Słonecznego. Odkrywając kolejną tajemnicę, materiały księżycowe przyniosły dowody na zaskakujące podobieństwo między Ziemią a składem izotopowym Księżyca. Ta bliskość wspierała teorię sugerującą dramatyczne narodziny naszego księżycowego towarzysza. Zgodnie z hipotezą gigantycznego uderzenia, ciało wielkości Marsa nazwane Theia zderzyło się z rodzącą się Ziemią, powodując wyrzucenie fragmentu naszej planety w kosmos, który ostatecznie uformował Księżyc. Zachwycającym odkryciem było obecność malutkich, szklanych sfer, powstałych z roztopionej przez intensywne ciepło uderzeń meteorytów gleby księżycowej. Te sfery, bogate w lotne pierwiastki takie jak cynk, przeczyły panującemu przekonaniu, że Księżyc jest skrajnie suchy. Sugerowało to, że wnętrze księżycowe może zawierać więcej wody niż wcześniej przypuszczano. To odkrycie, ujawnione dekady później w 2008 roku, oferowało kuszące perspektywy dla przyszłych misji księżycowych i potencjalnego zamieszkania. Jednym z bardziej intrygujących próbek był kamień, później nazwany kamieniem genezy. Zebrany przez astronautów Apollo 15, ten fragment anortozytu uważano za część pierwotnej skorupy księżycowej. Pomimo jego ziemskiego wieku zaledwie kilkudziesięciu lat, wiek kamienia księżycowego szacowano na ponad 4 miliardy lat. Był on niemym świadkiem wczesnej historii Księżyca, oferującym bezprecedensowy wgląd w dzieciństwo naszego niebiańskiego sąsiada. Poza naukowymi objawieniami, skały księżycowe miały też znaczenie kulturowe. Drobne fragmenty z Apollo 11 i Apollo 17 zostały rozpowszechnione na całym świecie, zamknięte w akrylu i zamontowane na tablicach jako dary dobrej woli od Stanów Zjednoczonych. Znane jako skały księżycowe Apollo stoją w muzeach i instytucjach na całym świecie jako ciche ambasadorzy monumentalnego osiągnięcia ludzkości. Skały księżycowe spowodowały niesamowity renesans naukowy, który trwa do dziś. Tak niedawno jak w 2021 roku NASA uruchomiła program analizy próbek następnej generacji Apollo, mający na celu badanie nieotwartych próbek przy użyciu bardziej zaawansowanej technologii, oferując nowe perspektywy na stare odkrycia. Lunarnie iluzje, splątania w sceptycyzmie lądowania na Księżycu. Z osiągnięciem tak kolosalnym jak misja Apollo 11 nie jest niespodzianką, że niektórzy widzieli cienie wątpliwości tam, gdzie były tylko ślady osiągnięć. Prawie tak szybko, jak ludzkość poczyniła swój gigantyczny skok, zaczęły się szepty zaprzeczenia, ewoluujące w trwały i fascynujący świat sceptycyzmu dotyczącego lądowania na Księżycu. Ruch zaprzeczający, często malowany szerokimi pociągnięciami pędzla teorii spiskowej, ma wiele aspektów. Od niewinnie ciekawych do uparcie nieprzekonanych, ci sceptycy wzięli do serca zasadę zaufaj, ale weryfikuj, kładąc w wątpliwość to, co jest prawdopodobnie jednym z największych wyczynów ludzkości. Jedną z najtrwalszych teorii jest przekonanie, że lądowanie na Księżycu było skomplikowanym fałszerstwem zainscenizowanym przez rząd amerykański, chcący ogłosić zwycięstwo zimnej wojny. Wyreżyserowane w tajnym miejscu, często spekulowano, że jest to strefa 51. Sceptycy twierdzą, że wydarzenie transmitowane do milionów było po prostu filmem, reżyserowanym przez takie osoby jak Stanley Kubrick, który z humorem temu zaprzeczył. Dowód, który sceptycy przedstawiają, jest różnorodny,
ale jednym z najczęściej powtarzanych jest rzekome nieprawidłowości na zdjęciach zrobionych na Księżycu. Zastanawiają się, dlaczego cienie zdają się padać w różnych kierunkach, wskazując na wielokrotne źródła światła, sytuację niemożliwą na Księżycu. Naukowcy odpowiedzieli na to, tłumacząc zjawisko jako wynik nierównego terenu księżycowego i szerokokątnej soczewki kamery, powodującej zniekształcenia. Nieobecność gwiazd na zdjęciach księżycowych również budzi zdziwienie. Jednak wyjaśnienie jest dość proste. Jasność powierzchni Księżycu w połączeniu z ustawieniami kamery zaprojektowanymi do rejestrowania tej jasności sprawiła, że gwiazdy były zbyt przygaszone, aby się pojawić. Inni uważają zachowanie flagi za podejrzane, powiewające, jakby było porwane w podmuchu wiatru, co wydaje się niemożliwe w próżni kosmicznej. Jednak flaga miała poziomy pręt, aby ją rozciągnąć, a każdy ruch był wynikiem manipulacji astronautów. Pochodzenie tych teorii spiskowych jest tak różnorodne jak same teorie. Dla niektórych jest to wyraz głębokiego braku zaufania do instytucji rządowych. Inni są pociągani do romantycznego pomysłu rzucenia okiem za kurtynę przyjętej rzeczywistości. Socjolog Ted Gertzel zasugerował, że teorie spiskowe często przyciągają ludzi, którzy mieli anomię, uczucie odłączenia od społeczeństwa i nieufność wobec globalnych instytucji. Chociaż łatwo jest odrzucić tych sceptyków jako ekstremistów na obrzeżach, ważne jest, aby uznać, że te teorie, choć dziwaczne, podkreślają ważny aspekt ludzkiej natury, naszą nieustanną pogoń za zrozumieniem. Reprezentują sceptycyzm, który, gdy stosowany pozytywnie, może prowadzić do przełomów i zmiany paradygmatu. To ta sama ciekawość, która doprowadziła nas na Księżyc. Ironia polega na tym, że ta sama technologia, która pozwoliła nam polecieć na Księżyc, pozwala także na kontynuowanie tych mitów. Jednak, gdy przygotowujemy się do nowej ery eksploracji księżycowej z misjami Artemis obiecującymi powrót na Księżyc, te teorie będą musiały stawić czoła nowej fali księżycowych prawd. Więc chociaż lądowanie na Księżycu ma pewny urok, być może astronauta Alan Shepard, dowódca Apollo 14, najlepiej to podsumował. Kiedy został skonfrontowany z sceptykiem, po prostu odpowiedział: dobrze, masz swoje przekonania, a ja mam swoje. Byłem na Księżycu. Echa Apollo. Donośny wpływ księżycowego dziedzictwa. Gdy Apollo 11 przekroczyła księżycowe niebo 20 lipca 1969 roku, było to coś więcej niż tylko fizyczna podróż. To była wyprawa przekraczająca granice, kultury i pokolenia, pozostawiająca niezatarte wrażenie nie tylko na zakurzonej powierzchni Księżyca, ale także w naszej globalnej świadomości. W Królestwie Eksploracji Kosmicznej udane lądowanie Apollo 11 na Księżycu zapoczątkowało nową erę ambicji i odkryć. Sukces tej misji zainspirował kolejne wyprawy, w tym 6 kolejnych udanych lądowań Apollo na Księżycu. W 1971 roku Alan Shepard podczas misji Apollo 14 słynnie uderzył dwoma piłkami golfowymi na powierzchni księżycowej, symbolizując zdolność ludzkości do wykonywania zwykłych ziemskich czynności w pozaziemskim środowisku. Te pionierskie działania uczyniły powierzchnię księżycową polem dla naukowych eksploracji i dziesięciolecia później nawet potencjalnej kolonizacji. Co ważne, postępy programu Apollo stały się katalizatorem licznych przełomów technologicznych. Na przykład miniaturyzacja elektroniki, niezbędna dla kosmicznego komputera Apollo, otworzyła drogę do rozwoju mikroprocesora. Ta innowacja wpłynęła na niemal każdy aspekt współczesnego życia, od komputerów osobistych po zaawansowane sprzęty medyczne. Cyfrowe kamery, które dzisiaj używamy powszechnie, zawdzięczają swoje istnienie technologii opracowanej dla eksploracji kosmicznej w czasach Apollo. Urządzenia naładowane sprzężeniem, które rejestrują obrazy w cyfrowych kamerach, zostały pierwotnie zaprojektowane do poprawy możliwości obrazowania teleskopów. Podobnie kosmiczne kocyki, które są powszechne w zestawach ratunkowych, zostały po raz pierwszy opracowane przez Marshall Space Flight Center NASA do użytku w misjach Apollo. Jednak wpływ Apollo 11 nie ograniczał się tylko do postępów technicznych. Misja ta miała także daleko idące skutki dla globalnej geopolityki. W gorączce zimnej wojny udane lądowanie na Księżycu było pokojową demonstracją technologicznej przewagi Stanów Zjednoczonych, oznaczając ważny punkt zwrotny. Wyścig księżycowy mógł zacząć się jako rywalizacja, ale zakończył się współpracą. W 1975 roku projekt Apollo-Soyuz
widział amerykański moduł Apollo dokujący do radzieckiego pojazdu Sojuz, oznaczając koniec wyścigu kosmicznego i początek ery międzynarodowej współpracy kosmicznej, która trwa do dzisiaj. Kulturalnie misja Apollo 11 wywołała wzrost zainteresowania nauką i astronomią. Ikoniczne obrazy Ziemi widzianej z Księżyca, w tym słynne zdjęcie Wschód Ziemi, obudziły nową ekologiczną świadomość, przyspieszając ruch ekologiczny. Misja ta pozostawiła także głęboki ślad w świecie twórczym. Zainspirowała mnóstwo filmów, książek, piosenek i dzieł sztuki, podkreślając naszą trwałą fascynację Księżycem i kosmosem. A jednak być może najgłębszy wpływ Apollo 11 polega na tym, jak rozszerzyła horyzonty ludzkiego ducha. Gdy Neil Armstrong postawił stopę na powierzchni księżycowej i wypowiedział swoje nieśmiertelne słowa, uosabiał śmiałego ducha odkrywcy, który jest nieodłączny od ludzkiej natury. Ta misja przypomniała nam, co możemy osiągnąć, gdy odważymy się marzyć wielko i wspólnie dążyć do wspólnego celu. W mądrych słowach Arthura C. Clarka, znanego futurologa i autora science fiction, loty Apollo zostaną zapamiętane, gdy piramidy zamienią się w piasek. Rzeczywiście, dziedzictwo Apollo 11 nadal odbija się w naszych osiągnięciach, naszych ambicjach i naszej zbiorowej pamięci, przypominając nam, że Księżyc nie jest naszą ostateczną granicą, ale kamieniem wstępnym do nieskończonego, niezbadanego kosmosu. Gdy pył księżycowy opadł po doniosłej misji Apollo 11, echo śladów stopy Neila Armstronga zostało pozostawione jako świadectwo ludzkiej woli i pomysłowości. Data 20 lipiec 1969 roku, na zawsze wryta w historii, nie oznacza końca, ale otwarcie wielkiego kosmicznego drzwi. Nazwiska Armstronga, Aldrina i Collinsa są teraz splecione z naszym niebiańskim sąsiadem, rozświetlając nasze poczucie zastanawiania się za każdym razem, gdy patrzymy na Księżyc. Kiedy wracamy z tej niebiańskiej podróży, warto zastanowić się nad głębokimi słowami Buzza Aldrina, pilota modułu księżycowego Apollo 11. W następstwie tego wielkiego przedsięwzięcia znamienne zauważył: przyszliśmy w pokoju dla całej ludzkości. Każde spojrzenie na nocne niebo jest przypomnieniem naszego potencjału, hołdem dla czasów, kiedy sięgnęliśmy i dotknęliśmy innego świata. Stanęliśmy na Księżycu, ciału niebieskim, które zdobiło nasze nocne niebo przez tysiące lat, nasza zbiorowa ambicja ucieleśniona w misji Apollo 11. Nasza księżycowa misja mogła zacząć się od Apollo 11, ale bądź pewien, że podróż trwa zawsze dalej, ku gwiazdom i dalej –